futsal, czyli szybkość, dynamika i fenomenalne emocje. Czym zatem ta dyscyplina sportowa różni się od tradycyjnej piłki nożnej? Teoretycznie różnic jest niewiele, ale jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach, o których teraz trochę Wam opowiemy. Gramy 2 razy 20 minut efektywnego czasu gry. To oznacza, że czas jest zatrzymywany przy każdej przerwie w grze, jak na przykład faul, out czy bramka. Pięknych i efektownych bramek w futsalu nie brakuje. I tutaj ważna zasada do zapamiętania. Spalony w tej dyscyplinie nie występuje. Występują za to zmiany hokejowe. Każdy zawodnik może wielokrotnie wychodzić na parkiet i z niego schodzić. Na boisku w jednym czasie przebywa 5 zawodników jednej drużyny. Są to bramkarz, rozgrywający, skrzydłowi i piwot. Ale istnieje możliwość gry z lotnym bramkarzem. Ten zabieg taktyczny stosowany jest w celu osiągnięcia przewagi w polu i doprowadzenia do zdobycia bramki. Gra w przewadze nie zawsze kończy się dobrze. Zresztą zobaczcie sami. A co z wymiarami boiska? Długość od 38 do 42 metrów, a szerokość od 18 do 22. To oznacza, że rzut karny strzelany jest z odległości 6 metrów. Niewątpliwie ciekawą zasadą jest przedłużony rzut karny, strzelany z 10 metrów. Sędziowie dyktują go za szóste i każde kolejne przewinienie drużyny w danej połowie. Podczas strzału bramkarz nie musi stać w linii bramkowej. Tak w skrócie prezentują się zasady futsalu. Jeżeli chcecie lepiej poznać naszą dyscyplinę sportową, to koniecznie musicie przyjść na mecz FOGO Futsal Ekstraklasy. Więcej szczegółów jak zawsze dostępnych jest na naszej stronie internetowej oraz w social mediach, do których polubienia już teraz Was zapraszamy. To co? Widzimy się na meczu?